Czas na przegląd prasy. Witam naszych widzów, którzy właśnie do nas dołączyli, a przegląd prasy zaczynamy od tygodnika. Przecież jest środa, zatem czas na Gazetę Polską, na tygodnik. I tutaj na początku pierwsza strona, czyli kilka słów do czytelników od Tomasza Sekiewicza. Komisja Europejska do dymisji. Z tą Komisją Europejską chyba nic się nie da już załatwić. Po kompromitacji w sprawie zakupu szczepionek i walki z epidemią przyszła całkowita klęska w sprawie polityki energetycznej i forsowanie zamykania kopalń. Zgoda na uzależnienie od dostaw węglowodorów z Rosji. Teraz komisja sugeruje natychmiastowe otwieranie kopalń i chce wymuszać na państwach, które były mądrzejsze niż rządy w Berlinie, podzielenie się gazem kosztem ich obywateli. Całkowitą kompromitacją zakończyła się też sprawa pomocy uchodźcom z Ukrainy. Unia Europejska wykazała się nie tylko brakiem solidarności z napadniętym państwem i jego ludnością, ale też nie spełniła elementarnych wymogów wobec państw członkowskich dźwigających ciężar tej pomocy. Ocenia Tomasz Sekiewicz. Dalsza część jego słów, jego komentarza obecnej sytuacji politycznej na stronie pierwszej w tygodniku Gazeta Polska. Chciałam państwu jeszcze polecić tutaj, no tak, Piotr Liziniewicz o Donaldzie Tusku. Obrońca demokracji, pyta Piotr Liziniewicz. Wraca nam Tusk z czasów aresztowań Dobrowolskiego i Staruchowicza, prowokacji na marszach niepodległości, inwigilacji dziennikarzy, gazowania górników, budowania atmosfery nienawiści, atmosfery, w której bezkarnie działał seryjny samobójca, ocenia Piotr Liziniewicz. Jego ocena na stronie 7. I jeszcze... No tak, tutaj w tamtym tygodniu ta informacja się pojawiła, te informacje o imperium rodziny Gradów ujawnił Piotr Nisztor. I kontynuuje również temat. Żona byłego ministra skarbu w rządzie Donalda Tuska jako akcjonariusz grupy MGGP zainkasowała za lata 2020-2021 2 miliony złotych dywidendy. Ze sprawozdań finansowych wynika, że związane z nią podmioty opierają swoje przychody na kontraktach z instytucjami i spółkami państwowymi. W tamtym tygodniu przypominam, że Piotr Nisztor ujawnił wydarzenia, które teraz będą badane przez prokuraturę. Tak jak w tamtym tygodniu również wiceminister aktywów państwowych poinformował naszych widzów na antenie telewizji Republika. To znaczy chodzi tutaj o biznesy, o też możliwe korupcyjne zachowania ze spółkami energetycznymi, polskimi spółkami energetycznymi, i do tych korupcji miało dochodzić za pośrednictwem właśnie rodziny Gradów. Zobaczymy, co dalej. I jeszcze jedna rzecz. No tak, co tutaj z Szymonem Hołownią się zadzieje przy okazji wyborów parlamentarnych? Duży znak zapytania, ale w ciągu ostatnich 10 miesięcy Szymon Hołownia aż dwukrotnie odwiedził Klub Generałów, którego szefem jest szkolony w Moskwie generał Jerzy Słowiński, a honorowym członkiem generał Franciszek Puchała, planista stanu wojennego. W spotkaniach tych wzięli udział m.in. były szef WSI generał Marek Dukaczewski, prawomocnie skazany w 2017 roku słuchacz Akademii Wojskowej w Moskwie. I szczegóły u Justyna Błażejowska, a także Grzegorz Wierzchołowski ujawniają. Idziemy dalej. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj uniknąć twardego lądowania. O, będzie trudno. Nie możemy zostawić ludzi bez energii i ciepła na zimę. Gdybyśmy chcieli inflację zdusić, to zafundowalibyśmy twarde, a nie miękkie lądowanie, mówi Magdalena Rzeczkowska, minister finansów. Minister finansów w wywiadzie podkreśla też potrzebę solidarności w tym trudnym czasie. Wymienia w tym kontekście sektor bankowy, jednocześnie zachęca, by kredytobiorcy złotówkowi rozważnie podejmowali decyzje, czy skorzystają z urlopu od rat, a można te wnioski już składać. Argumentuje, że to nie umorzenie, lecz odsunięcie w czasie spłaty. Każdy musi zdecydować, czy rzeczywiście sytuacja, w której się znalazł, wymaga skorzystania z wakacji kredytowych, czy może dalszego spłacania zobowiązań, mówi minister finansów. Szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej. I jeszcze idziemy dalej do Rzeczpospolitej. A tutaj Rzeczpospolita pisze: rząd szoruje na dnie. Najgorsze wyniki nastrojów społecznych w czasie rządów PiS. Od wybuchu pandemii spadek widać we wszystkich kategoriach. Od oceny działań premiera po gospodarkę, ocenia ostro Rzeczpospolita.
I tutaj widzimy wykres, że rzeczywiście idzie to w dół, jak ocenia, jak wylicza Rzeczpospolita. Jeszcze w tym dzienniku trzy fortepiany polskiej polityki. O bezpieczeństwie piszą Jakub Czubę i Kazimierz Ujazdowski, ale też przeczytamy o picie oddziałek, PIT oddziałek legalny, czyli coś dla właścicieli działek. Co jeszcze? Gazeta Wyborcza. Tutaj Gazeta Wyborcza. Węglowa czarna dziura. Nie wyszło z gwarantowaną ceną węgla. Rząd robi dopłaty do surowca. No tak, przypominam, daje 3000 zł. Prąd drożeje, ciepła może zabraknąć. Jedyny ratunek, łagodna zima. Ocenia Gazeta Wyborcza. Ale czy pisze tutaj o tych 3000 zł? A jednak tak. Na prędce przygotowano kolejny pomysł. 3 miliony domów, które grzeją się węglem, dostaną 3000 zł w gotówce jednorazowego dodatku. Wystarczy na tonę węgla, czyli 1/5 tego, co potrzeba na sezon. To nie tylko za mało, by zneutralizować 300% wzrost cen. Rząd na razie w medialnej zawierusze rozlicza się sam ze sobą. Wypływają coraz to nowe dokumenty świadczące o tym, kto co zrobił, a czego nie zrobił. No, trzeba się rozliczać też. I na koniec Gazeta Polska codziennie tutaj, a tutaj też o węglu. 3000 zł na węgiel na rodzinę, a opozycja już nie kocha ekologii. Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3000 zł będzie przysługiwał gospodarstwom, w których głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Węgla w Polsce nie zabraknie, zapewnił minister Piotr Naimski. Przez lata Donald Tusk i spółka wzywali, aby zrezygnować z węgla, bo to nieekologiczne paliwo. Dziś opozycja zdecydowanie zmienia front. Jeszcze coś. Łukaszenka zaostrza antypolską kampanię. Reżimowe władze Białorusi od dawna wykorzystują kalendarz historyczny, by zaostrzać antypolską retorykę. Kilka dni po 612. rocznicy bitwy pod Grunwaldem z wystawy w Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku zniknęły figury króla Władysława Jagieły i księcia Witolda Kiejstutowicza. Strona 7. Szczegóły. No tak. I to tyle. A co słychać na rynkach? Rynki już za chwilę. Zobaczymy, jakie kursy walut i nie tylko. Czas na rynki. Spójrzmy zatem na notowania indeksów giełdy papierów wartościowych z 19 lipca. WIG do góry, WIG 20 również do góry, indeks New Connect tutaj w dół. Widzimy zmiana WIG o 0,55, WIG 20 o 0,59, indeks New Connect z minus 0,75. Średnie kursy walut, spójrzmy teraz na euro. Euro kupimy za 4,77 zł. Taniej dolar amerykański, tutaj 4,65 zł. Najdrożej funt szterling 5,60 zł. Taniej frank szwajcarski od funta szterlinga 4,80 zł. No i hrywna tutaj bez zmiany, stały poziom 14 groszy. Idźmy dalej, zobaczmy, jak wyglądają dzisiaj ceny za surowce. I za jedną baryłkę ropy zapłacimy $107.37. Za jedną uncję złota natomiast zapłacimy w dolarach $1,709. Za srebro zapłacimy $18 za jedną uncję. Za platynę zapłacimy tutaj za jedną uncję również w dolarach $861. Za tonę miedzi sporo, $7,287 za tonę, i za tonę aluminium zapłacimy $2,386. Średnie notowania owoców i warzyw na podstawie warszawskiego rolno-spożywczego rynku hurtowego Bronisze. Truskawki tutaj widać już taniej. Za kilogram zapłacimy $8,50, za czereśnie również $8,50, ziemniaki bez zmiany 95 groszy za kilogram, marchew też bez zmiany $1,50 za kilogram i jaja kurze również bez zmiany. Tutaj zapłacimy złotówkę za sztukę. No i paliwa.
coś, co często interesuje nas, szczególnie tych, którzy wybierają się na wakacje. No tak, za benzynę 95 zapłacimy za litr 7,37 zł, za 98 zapłacimy 8,08 zł. Za diesla zapłacimy od 7,54 zł za litr do 7,57 zł za litr za tego lepszego diesla. I za gaz tutaj zdaje się w dół 3,35 zł zapłacimy za litr. I tak wyglądają nasze rynki. A już za chwilę na antenie telewizji Republika pierwszy gość, a będzie nim europoseł Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Zostańcie z nami.